I chciałbym tylko przypomnieć, że to nie jest typowe moje odcinki. Po prostu tą serię taką krótką nagrywam na szybko. Tutaj wymieniałem też cały ten wlew paliwa. Oczywiście nie pasował, bo od zwykłego Golfa jest dużo dłuższy i wchodziłby gdzieś tam do połowy zbiornika. Zbiornik też jest nowy, ale tutaj elegancko wszystko pasuje. Tak więc jestem zadowolony. Seria jest nagrywana tak spontanicznie podczas pracy. Trochę zdjęć wrzucane. Także jeśli komuś się podoba, to spoko. Jeśli nie, to zapraszam na takie typowe moje odcinki nagrywane specjalnie dla Was. A to mówię, przy robocie nie ma czasu, a nieraz wezmę za telefon, coś nagram. Tak więc dlatego tak to wygląda. Była ta półeczka, wlew Wam pokazałem i w następnym już będzie coś. Blacharka mam z grubsza ogarniętą, tak więc w następnym będzie już bardziej coś lakierowanie, jak się uda nagrać, ale nie obiecuję. No i mam pierwszy kawałek tej rynienki francowatej, tego dachu wstawiony. Tu jest na szczęście dobre, trochę podrdzewiałe, to się doczyściło i epoksydem wystarczy, natomiast tutaj już była dziura. No i tutaj wstawiłem kawałek nowy i powiem Wam, że nawet jestem z siebie dumny. Przy moich umiejętnościach, czekajcie, włączę lampkę. Przy moich umiejętnościach cały widz polega na tym, żeby tutaj od spodu było równo, bo tutaj się nie da tego za bardzo doczyścić, nie mogą wisieć jakieś fafocle, a tam wchodzi ten dach, no bo z wierzchu to wiadomo, można sobie to ładnie wyczyścić, obrobić, jest ok. No i ten łuk bym miał zrobiony, co mi się wydaje, że najtrudniejsze. I teraz zostaje ten prosty odcinek, ale mam nadzieję, że to było najgorsze do zrobienia, a zresztą to jakoś już pójdzie w miarę łatwo. Zobaczymy. Jarek, ja nie chcę nic mówić, ale ten zderzak tak na szybko przyłożyłem, to tutaj jest o tyle szerzej i z drugiej strony no trochę lepiej, ale też podobnie. Ja nie wiem, czy coś z tego będzie, no zobaczymy. No wiecie, kiedyś ktoś marzył o półce z wielkimi głośnikami. Kto nie marzył? Sam wycinałem w Fiacie Tipo bodajże takie wielkie dziury pod głośnikiem. Myślałem, że im większe, będzie lepiej grało. No tak nie było, ale teraz trzeba naprawić takie błędy. Oryginalnie była taka pilśnia, nie za fajna w zasadzie. Zobaczcie, jak ona jest w ogóle wybałuszona, jaka krzywa. Tutaj idą takie dwie rurki cienkie, które to trzymają. No ale pod wpływem pewnie ciężaru głośników i jeszcze włożonych jakichś rupieci na tej półce się to wszystko wygięło, bo ona powinna być całkiem płaska. No i robię z takiej sklejeczki 7 mm, także grubość taka jak była, tutaj pójdą te rurki. Trzeba po prostu odrysować, wyciąć, poprawić, no bo nie ma innego wyjścia. A patrzcie, jaką mam wyrzynarkę, teraz uważam, Bawaria. To dlatego do końca rżnięcia wytrzymało, tak jakby było jakieś Mercedesem związane, to wiecie, jakby się nazywała Stuttgart, to pewnie wiązka się posypała w międzyczasie. Ale tak hehe, haha, ale powiem Wam, że coś jest w mercedesiarzach, że są tak zawzięci na bronienie tych mercedesów. Jak wiązka się sypie, to piszą, że w każdym aucie się i tak sypie, bo jest stara. Jak uszczelki się kurczą, to nie jest wina uszczelek złego materiału, tylko to jest wina słońca. Jak czarny chrom się robi srebrny albo szary, to nie jest wina chromu, to jest wina słońca. A mogę Wam na szybko pokazać wiązka, jak wygląda w Golfie, który ma, nie wiem, 37 lat chyba. No i jakimś cudem sama wiązka jest dobra, ani jednego pęknięcia, znaczy sama wiązka. Zobaczcie, w jakim stanie już w ogóle ta izolacja TESA odpadła, ale same kabelki są w normalnym stanie, a nie, że wystaje z tego miedź. Ale nie, bo lepiej jest gadać, że Mercedes robił dobre wiązki, tylko po prostu stare są i trzeba wymienić. No nie, nie trzeba wymieniać. Skoda ma 45 lat, moja setka z PRL-u i też nie trzeba wymieniać, są dobre. Ale nie, Mercedes ma najlepsze wiązki na świecie. Tylko warunki miały nieodpowiednie do swojego życia. Prąd nimi płynął, korozja nastąpiła. Myślicie, żeby się wkurzył, jakbym mu w tej nowej desce ładnie otapicerował i wyciął też wielkie dziury na głośniki? Trzeba trochę obrobić, ale pasuje ładnie. Tutaj jest tak, ona tam pod spód wchodzi, bo to jest taka ta klapa dziwna, ale jest według oryginalnego wymiaru, także będzie elegancko. Musi być trochę luzu bokami, będzie otapicerowana łącznie właśnie z brzegami. Tak więc to się zaraz podszlifuje, wyczyści, żeby nie było fafrocli, będzie gitarka. No i dużo sztywniejsza niż tamte, nawet bez tych drutów. Gdzie te druty są? A tu są założone. Bez tych rurek i tak jest sztywno. A jeśli się zastanawiacie, jaki jest bagażnik w Golfie Cabrio, to Wam powiem, że jest całkiem spory. Tyle, że dostęp jest do dupy. Ale tak poza tym, taka bela wstawiona między kielichy, żeby to sztywne było. Progi też są dużo mocniejsze niż w normalnym Golfie 1.
są powzmacniane w kilku miejscach, a tak będzie półeczka wyglądała. Od spodu się ją pomaluje na czarny macik, żeby też wyglądało elegancko. To jest już tył od siedzenia, taki był oryginalnie. Ktoś też widzę, że przy poprzednim malowaniu nie żałował, pomalował po wszystkim, ale ocalała chociaż wlepka oryginalna z numerem lakieru, z kodem silnika i tak dalej. No i powolutku będzie to zaczynało wyglądać. A takie jest wejście do tego bagażnika. To jest jedyny minus, że jest taka mała klapka, aczkolwiek na amortyzatorze całkiem cywilizowana. No a wejście jest takie nieduże, ale bagażnik jest duży. Jak się już tu walizki zmieści przez otwór, to już potem jest miejsce sporo. A od wierzchu już tak wygląda, jak jest dopasowane w miarę. Wiadomo, na tych rurkach teraz tam jeszcze trochę podnosi. Tak to będzie. I tu boki też się do tego dotapiceruje od razu już pod kolor z jednej wykładzinki. Tutaj jest miejsce do mocowania takich pasów jakichś od dachu, żeby to się ładnie składało. Także tam jest dostęp potrzebny, a reszta jest przyklejona. A same rurki były przymocowane na takie metale. Były na drugą stronę przełożone tej dykty i z drugiej strony dykty były po prostu zagięte, ale ani to jakieś ładne rozwiązanie, ani eleganckie, tak więc ja je wykorzystam. Wyprostuję tutaj te końcówki uszu, przewiercę dziurkę i będą przykręcone, bo też jest do czego przykręcić. Do sklejki można przykręcić śrubkami, a do tej dykty oryginalnej byłoby kiepsko, dlatego też tak wymyślili, a od wierzchu jest potem cało tapicerowane. Tak więc myślę, że takie rozwiązanie będzie spoko. No i jeśli ktoś oczywiście lubi sobie kupić i gotowe zrobić, no to sobie kupuje, a nie prostuje tego, co było. Ale jeśli ktoś lubi, tak jak ja, wykorzystywać to, co było wcześniej, no to warto zrobić. Teraz obetnę same te skosy, bo są mi niepotrzebne i nawiercę dziureczki. Trochę roboty jest, ale z drugiej strony zostaje, nie trzeba szukać, nie trzeba wyginać nowych, użyte to, co było. Ale mnie cieszą takie rzeczy przy takiej całej tej rdzy dziurach, jak się zrobi coś takiego innego. Troszkę mi śrubki przeszły na wylot, tak więc sobie tu zeszlifowałem. Wygląda to już fajnie. Dzięki tym uchwytom, tym rurkom też się to trzyma, że jest zatrzaśnięte. Od spodu już wam pokażę. O, jak to wygląda te mocowania. Tam jest wkliknięte. Zostało jeszcze zrobić tapicereczkę i będzie pięknie to grało i wyglądało. W sensie grało nie będzie, bo nie ma głośników. Grało, w sensie pasowało. No jest dużo sztywniejsze niż tamta. Można sobie porównać do tej wcześniejszej wywłoki, która była. Tam mam jeszcze tapicerkę zdjętą też na wymiar, ale to już będzie po zakończeniu prac spawalniczych. No, jak się miało coś takiego, no ma się coś takiego, no to jest różnica, nie?